obecnych tutaj uczestników zgłosili chęć ścigania się na torze. Nie będzie żartów. Znacie ten tor, bo to jest wasz dolny. Tam od 12 godziny będzie można przyjść, obejrzeć ileś tam motocykli wystartuje, kilkanaście, kilkadziesiąt. Nie znam liczby zgłoszonych motocykli. Motocykl amerykański na starcie, WLA 42, 750 pojemności, to jest 45-47 calów kubicznych, tak? Silnik dolnozaworowy w układzie wibrastry, skrzynia biegów. Trzy przekładnie są i luz. Napęd łańcuchowy, z tyłu tylne zawieszenie, z przodu trapezowy wahacz sprężynowy, springer. Amerykańskie wojska na tym jeździły w czasie wojny. To była firma Harley-Davidson, która wygrała przetarg na dostawę motocykli. Na tych motocyklach jeździła Armia Radziecka. I to wcale nie jest dziwne, bo transporty do Murmańska szły właśnie tych Harley'ów. Taki Harley wyglądał jak jedna skrzynka. Odkręcone było przednie koło, przednie kierownica i to się wszystko mieściło w takim skrzyneczce około 1,5 metra w szerokości, pół metra, tak do 60 cm. Wszystko ładnie było skapowane po otrzymaniu takiej szyni w ciągu pół godziny, godziny czasu można było już cały motocykl zmontować, gotowy do jazdy. Motocykl te były już zalane olejem, także nie było potrzeby po wojnie zwłaszcza. Motocykl KS-600 Cinda. To jest druga firma obu BFW, która wygrała przetarg wojenny na produkcję motocykli. KS-600, dużozaworowy silnik, skrzynia biegów czterowiegowa, motocykl z kosem, układ boxer. Motocykl ze skrzynkami amunicyjnymi, z baktaszami, z baktasza z tyłu, transportowa torba.